To już tradycja, że wraz z początkiem maja na Wzgórzu Wolności rywalizują samorządowcy oraz duchowni. Oczywiście rywalizują to tylko metaforyczne stwierdzenie, bowiem obie drużyny walczą o ten sam szczytny cel. Pomoc choremu 14-letniemu Karolowi Barcz. Chłopiec choruje na zapalenie przewodu pokarmowego, chorobę leśniowskiego, krona oraz padaczkę. Półroczny koszt terapii to ponad 15 tysięcy złotych. Mecz oprócz pomocy Karolowi połączony jest z zabawą i przyciągnął tym samym tłumy Wejherowian. Po pełnej emocji walce duchowni pokonali samorządowców dwa do jednego i tym samym obronili zeszłoroczne zwycięstwo. Wydarzeniu towarzyszył festyn. nie zabrakło m.in. dmuchanych zamków czy waty cukrowej, o co zadbała firma Ansepense. Było też miasteczko militarne, pokaz strażacki, fotobudki oraz pokazy Crossfit i Strongman.